Pewnie pamiętacie jeszcze wysyp teorii spiskowych o tym, że każda kreskówka, która istnieje, istnieje dzięki temu, że na jej miejscu odbyła się wojna nuklearna, wojna atomowa, która zmieniła oblicze każdej kreskówki. Może na przygodzie było podobnie, ale tym razem bardzo słusznie. Nasz świat był pochłonięty wojną, o której mało wiemy, ale wiele rzeczy jest wyjaśnianych podprogowo. Czyli aby się czegoś dowiedzieć, musisz zwrócić uwagę na rzeczy z One są kluczowe w opowiadaniu tej historii. Dziś Wam opowiem historię o Wielkiej Wojnie Grzybów. Zacznijmy od tych słynnych teorii spiskowych. Skąd się wzięły pomysły, że pora na przygodę to post Otóż w samym intrze mamy znaki, że na planecie była wojna. W samym intrze przez sekundy widzimy pozostałości wojny. Plus czasami podczas serialu widać ruiny czołgów czy broni. I oczywiście miasta ludzi, które są zrujnowane. I to jednoznacznie pokazuje, że kiedyś na tym miejscu odbyła się jakaś masakra. O wojnie wiemy tyle, że zniszczyła prawie całą ludzkość na Ziemi. Mało osób przeżyło wojnę, ale pewna grupa ludzi przechytrzyła śmierć i przeżyła, chroniąc się na wyspie i rozwijając swoją cywilizację. Byli to przodkowie człowieka Fina. O rodzinie Fina przez większość czasu nic nie wiemy. Jednak Fin czasami się czuje, że nikt mu znajomy tak naprawdę nie jest mu znajomy. Brakuje mu osoby, która może go zrozumieć. I wiadomo, ma Jake'a, tylko Jake postrzega świat z trochę innej strony i nie do końca potrafi zrozumieć Fina. Finowi po prostu brakowało innego człowieka. Czuł się samotny. Poza mieszkańcami wyspy przeżył oczywiście lodowy król Szymon. Lodowy przeżył dzięki koronie, ale o tym nagrałem osobny materiał. Wiadomo, że tak potężne istoty jak Hudson, ojciec Marceliny, przeżył wojnę. Być może był w natosferze podczas wybuchu, ale już wtedy był potężnym i dorosłym demonem. Więc raczej ciężko by było go zniszczyć tylko i wyłącznie wybuchem. wybuch przetrwała też Marcysia i jej mama. Marcycha po jej ojcu nie mogła umrzeć w taki sposób jak jej mama. Mama Marceliny umarła od promieniowania, które zostało po wybuchu wojny. Ale jak doszło do wybuchu i kto tu pociąga za sznurki, musimy powiedzieć sobie pewną rzecz. Zimna wojna to też wojna. Podejrzewam, że cały świat walczył technologicznie o zdobywanie jak najsilniejszej broni. Był to po prostu wyścig szczurów o bycie najpotężniejszym państwem na świecie. I czy wszystko zaczęło się od Szymona, który znalazł koronę? Raczej nie. Raczej ta zimna wojna trwała już wiele, ale to wiele lat wcześniej. I czy to był przypadek, że podczas gdy Szymon, ten słynny naukowiec, znalazł pradawną koronę, nagle... Wybucha wojna? Podejrzewam, że odkrycie Szymona doprowadziło do wylania się mleka. W końcu jakieś państwo zdecydowało, że nie będzie czekać i pierwsza rzuci kamieniem. Ale spójrzmy sobie na zdjęcia Szymona z Betty. Czy to jest żołnierz? Czyżby odkrycia Szymona były sponsorowane przez rząd? Który chciał zdobyć nieludzką moc i przejąć władzę nad światem, lub być może chciał znaleźć tą moc, aby ochronić świat przed innymi krajami. To też jest jakaś opcja. Ale co tam robisz, żołnierzu? Tego nikt nie wie. I czy to na pewno jest żołnierz, czy być może jakiś przypadkowy typek? Tego też nie wiemy. Są to tylko i wyłącznie spekulacje. Prawdziwego powodu. Nigdy nie poznamy, ale mój wydaje się być dosyć prawdopodobny. I też nie spotkałem lepszego wyjaśnienia rozpoczęcia się wojny. Jak ktoś z Was ma lepszą teorię, zapraszam do sekcji komentarzy. I ogólnie spotkałem też teorię, że ojciec Marceliny jest zamieszany w wybuch wojny. Była to teoria z Reddita, którą czytałem jakiś czas temu. Nie pamiętam autora, ale wiem, że takie coś istniało. Więc, na planecie krainy O co tysiąc lat spada kometa. Komety nie są zwykłe. Zazwyczaj niosą silną moc, dobrą lub złą, a czasami. To I to. to wszystko po to, aby nadać planecie równowagę, czyli planeta nie może być za dobra ani za zła, bo wtedy spadnie kometa, która posiada złą lub dobrą esencję. I podejrzewam, że duży czynnik w tym ma jakaś starożytna magia, o której na razie nic nie wiemy. Prawdopodobnie ta magia włada tym całym światem i jest tak jakby bogiem całego uniwersum i być może kiedyś poznamy twórcę, który daje równowagę w tym świecie. Finn kiedyś był kometą, przez co jest wcieleniem dobra, za to Lisz był wcieleniem zła i kometa nie była jego formą, tylko reinkarnacją. Tak samo w przypadku Fina, ale fakt, że byli kometą nadaje im mocy. Oznacza to tyle, że komety posiadają niezwykle silną moc, którą być może da się pochłonąć. Próbował to zrobić nasz ulubiony pingwin, demon, genio. Ale czy na pewno demon? Jest on potężnym kosmitą, więc nazywanie go demonem nie jest do końca trafne. Ale demon to też istota bardzo potężna, więc myślę, że przydomek demona jak najbardziej. Mu się należy. Oczywiście, giniowi nie udało się wciągnąć mocy z tej komety. I gdy Hudson się o tym dowiaduje jest to oczywiście ojciec Marceliny sam próbuje przejąć moc, lub po prostu musi się nudziło i chciał zobaczyć jakąś masakrę. No, jest on niezrównoważony psychicznie, więc mógł coś takiego wymyśleć. Pod postacią człowieka celowo zaatakował podczas gdy kometa spadała na ziemię, budząc króla złego, który był kometą, która wcześniej spadła na ziemię. I w ten właśnie sposób obudził króla złego. I na potwierdzenie tej teorii mamy tego screena. I ja totalnie nie mam pojęcia, z którego odcinka jest ten screen. Proszę napiszcie w komentarzach, bo ja serio nie mam pojęcia. Wielka Wojna Grzybów na zawsze zmieniła świat. O, wojna zmienia świat i tylko niszczy. Żadna wojna nie jest dobra, i nawet w naszych czasach widzimy skutki wojny, która dosłownie jest obok nas. Wojna balonów opowiada o konflikcie między balonową a jej wujkiem, ale o tym, może kiedy indziej. Z jednej strony Wielka Wojna Grzybów przyniosła katastroficzne skutki, jednakże patrząc na to ogółem, można stwierdzić, że nadała porze na przygodę jakby sensu. Wiecie, Jake istnieje dzięki wojnie, balonowa istnieje dzięki wojnie. Fin jest taki jest dzięki wojnie, a co by było, gdyby wielka wojna grzybów nie powstała i wszystkie złe czyny, które były spowodowane zatrutą bombą od Lisza, się nie wydarzyły. O tym opowiada odcinek Farmworld, który opowiada alternatywną rzeczywistość, w której owa bomba właśnie nie wybuchła, gdyż Simon Petrikow ją zatrzymał. Temat multiversum w porze na przygodzie jest Ciężkim tematem, ale bardzo przyjemnym do omówienia, tak mi się przynajmniej wydaje. I w alternatywnej rzeczywistości, wszystkie postaci mają trochę inny charakter, mimo tego, że jest to ta sama rzeczywistość, która po prostu jest inna, przez to, że nie wybuchła bomba.